Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. The universe is sick, Horseman. The Charred Council refuses to admit it, but those of us who look, we see. We had to do something. An open attack on the Dark Kingdom would violate the treaty. What you're proposing is madness. Azrael, evil darkens every corner of creation. Heaven waits. The council ties our hands. To question them is to question the creator. Do you believe you know better? Yes, old friend. I do. When the seals are broken, hell will send its chosen to declare battle rights. Their leaders will be gathered in one place, and there we will sever the head of the beast. The Hellguard stands ready. Breaking the seals will trigger the end war. The Kingdom of Man is not yet strong enough. Earth will be destroyed. No, there will be no war, Azrael. We will crush the Dark Ones before it's even begun. The Pact is a sacred covenant. Even in victory, we will face the wrath of the Council. They will arrive to find the seals intact. And it will be our word, Heaven's word, against that of the Prince of Lies. Now do you see? The seals will be reforged. All will believe that Hell's legions invaded and were delivered to justice by our hand. For the glory of the Light, will you do this? No, Azrael. You're all fool. Siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie. Jestem ziewnięciem. Dobra. Dobra. Ale za to po raz kolejny. Serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Darksiders War Mastered Edition. Oj, widzę, że zaczynam wejściem na jakąś mini arenę. Okej. O, ciebie to już dawno nie widziałem. Ale myślę, że pójdzie szybciutko. No, proszę bardzo, ten już padł. Jego kolega w sumie też. O, nowy przeciwnik. Starczą. Au. Ej, robię unik w bok, gro.
Bo przecież... Ła! Jak mnie wydupcą z tej areny! Tak, na pewno. No! Are you bloody serious? Co to był za bullshit, ja się pytam. Dobra, jedno. Drugie. Dobra, tam mam portal. Może w sumie otworzę go? Czemu by nie? Tam jest na górze skrzynka, ale jak tam się dostać? Dobre pytanie. Okej, no jakby tu mi się otworzyło przejście, nie? Nie, bo tu na bok? Nie, bo to mi pokazuje ścieżkę u góry jakby. Okej, no tutaj coś mam. Ale to chyba muszę odblokować dopiero. Jakoś, więc... O, jest tutaj portal. Minimalnie. Minimalnie zabrakło. Dobra, no ale chyba sytuacja analogiczna mi się wydaje będzie. Może tam będę musiał jeszcze wysadzić coś z drugiej strony. No nie, widzę, że nie. I oczywiście nie to. Mogę wysłać gwiazdę przez to? O, mogę, jak fajnie. Jak poważnie spudłowałem. O, tego nie mogę tam wysłać, ale dziwne. Dobra, ładuj mi tego portala. Dobra. I co tutaj? A z tej strony dopiero muszę wysadzić, dobra. Okej, dość długo się utrzymywało. Okej. To było mocne ryzyko, ale opłaciło się. Okej, teraz tu. A i to też się obraca. Dobra. Ale... Okej, no póki co czeka mnie walka. Znowu. Znowu... O, znowu ten ziomek i... Ten, no to... Trzymajcie, pocierpcie sobie troszkę. Ale obaj mają cierpieć, a nie tylko jeden. Dobra, jeszcze to raz. Jakby może i ten spamie, ale strasznie mi się podoba to, ta magia. Literalnie moja ulubiona jak na razie. Po prostu pozwala mi dość szybko się uporać dosłownie z każdym wrogiem. No i proszę bardzo. Okej. Ja życia w ogóle nie straciłem, także powinienem teraz mnie do fulla wyleczyć. Tak jest. Jakaś skrzynka. No nie tutaj, tylko gdzieś tam dalej. I tu. No i to proszę bardzo, skrzynka z gniewem. Zobaczmy do fulla, czy... No nie, niestety nie do fulla. Ale w razie czego mam jeszcze dwa kryształki na gniew, także spoko. A, tutaj sobie pewnie na dole. Oczywiście. Troszkę szkoda, że z duszami, no ale... Trzeba to powiedzieć jak na ten etap fabuły, no to troszeczkę...
mało duszy dostaje z tych skrzyń. Dobra. Tam się coś obróciło. Coś nie bardzo wiem, co by mi to miało dać. Czyli co, tu tworzę portal, a tym to podniosę. O, nie, opuszczę. No spoko, tylko jakby po co mam to opuszczać? Rozumiem, że ma to wypompować wodę, no ale po co? Skoro mogę tam normalnie wejść. A, dobra, po to, żebym tu mógł się dostać. Ej, tej wody było tam chyba trochę mniej, mi się wydaje. Dobra, tutaj nic. No to lecimy dalej. Na górę, na górę. Obracamy kolejną wajchę. Aha, dobra, i teraz to się łączy i teraz ta pierwsza wajcha, powiedzmy, coś zrobi. Bo to się wcześniej obracało, ale jakby nic więcej się nie działo. Dobra. I co teraz się stanie? Chyba nic. Ciągle. No, chyba, że ja czegoś tutaj nie rozumiem. To wykonuje pełen obrót, tak? No tak. No, nie. Jest tutaj dalsze przejście? No, powinno być, jak mi się wydaje. Po co? Tu? Tutaj, tu się mogę. Postać, ale niewiele mi to mówi. Czy mówi? Niewiele mogę tu zrobić tak naprawdę. Tam było tylko dojście do wajchy. Tu jest ta. Oj, no właśnie tego akurat nie złapiesz, no. No a tu jest tylko ten portal. Może się tam muszę jakoś dostać na gipko? Nie wiem, ja to czegoś chyba nie rozumiem ewidentnie. Bo to wygląda, jakby tutaj się mogło pojawić te, nie? Powietrze. Na skrzydeł, ale nie ma go. Nie widzę też tu żadnego kolejnego portalu, przez który mógłbym się przenieść. No, tutaj się już nic nie dzieje. No, to w ogóle mogę nawet bez wody się wydostać. Spoko. Jak w to grzmotny jeszcze raz, to tylko wraca na górę, nie? Nic więcej. Okej. Okay. Bo tego raczej... No tego nawet nie mogę już obrócić, więc... Tym bardziej nie miałoby sensu. O Jezus, tu jest portal jakiś! Jak można być tak ślepym? A, dobra, i teraz to mnie powinno tam wystrzelić. O Boże Święty. No. Jezus Maria, ale jak ja mogłem być tak ślepy? Co, walka w windzie? Pana czaszka w ogóle na podłodze? Chwilowo chyba spokój.
tu jest jakiś portal. A, dobra, i to jest portal już stricte z tego czegoś. No nie wiem, jak to nazywać. To golem chyba będzie dobrą nazwą. Okej, tu widzę, jest dużo portali, ale większość jest na ścianach. Co? Czyżby to miał jakiś laser dodatkowo, którym będę mógł grzmotnąć? Nie, z tego co widzę, to ataki ma takie same. Ej, ty, a czy ja mogę go jak podczas tego, bo mu ta osłona spadła, jak on atakował teraz? No. Nie do końca to chciałem zrobić. A i tu nie ma nawet tych portali, o kurde! Czyli ja muszę... Okej, czy ja muszę zrobić taki myk? Nie, idź mi stąd. Dobra, czyli ja muszę to w taki sposób zrobić. Tu? No, już było. Portal, 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 ała, ała! Portal, leć i tu. Okej, w taki sposób muszę to zrobić. Czyli albo go unieruchomić, albo muszę odpowiednio szybko zareagować. Au, 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 au! Odczep się ode mnie. Jeden portal, drugi portal. Ziu! Okej. Okay. Jak się uda tak zrobić jeszcze raz, to ta walka powinna być najszybsza. A już? Dobra, ponawiamy operację. Jeden portal, drugi portal, ziomek. A ziomek jest oddalony niestety. No, podejdź bliżej. Myślę, że tak swagersko się unikuje w portal, no co za... To mogło być tak dobre. Dobra. Żniwiarzem cię potnę. Troszeczkę. No i okej. No, to była najszybsza walka. Z tym golemem. Te dwie pierwsze były najgorsze. Czy najgorsze, no. Pierwsza była najgorsza, bo nie wiedziałem jeszcze jak z tym walczyć, a druga po prostu była głupia przez to, że wyłączał mi te portale, a tak to łatwo było. Dobra, jeden portal. O, myślałem, że będę się z tym zjechać, ale nie. Dobra, na szczęście ten promień mi nie... Okej, nie było pytania. Czy pytania, nie, nic nie mówiłem. Bo miałem mówić, że... O, chyba promień nie robi mi obrażeń. Jeb, po czym dostałeś za cały pasek HP. Dobra, jakby ja się będę musiał chyba wsiąść do Fulgrima. Jak wrócę do Azraela. I znowu lusterka. Dobra, ja jestem tutaj i muszę doprowadzić to tam. Nie dziabnąć się znowu. Teraz potrzebne mi to. Okej, to jest widzę nieruchome. Już? Okej. Spodziewałem się czegoś... No, bardziej skomplikowanego, a tu proszę, wystarczyło tylko raz uderzyć. Dobra, tu może być taki drobny problem, nie? Dobra, mam w zasięgu, to sobie już tam puszczę. Też.
tak. Tu przez chwilę będzie dziabało. Ale to mnie nie interesuje. Tu dać portal, tu dać portal. Dobra, i to już jest w porządku. No i teraz po prostu wystarczy utworzyć kolejny portal. O, właśnie tam. No, dawaj. Cyk. Dobra, tutaj jest wzmocniony, o tyle dobrze. Czyli ten mogę zamknąć. I tu utworzyć już nowy. Teraz muszę się troszeczkę pośpieszyć. Nie. Za wolny byłem, ale już teraz będzie w porządku. Dobra. Lecimy dalej. Okej, teraz jestem tutaj. No i dobra, jest to. O, tam jest żyćko, to z chęcią przygarnę. Sobie co nieco, czy co nieco, wszystko. Okej, tutaj mam to. To jest w ogóle na górze artefakt, o, właśnie. Dobra, gdzie ja bym to chciał posłać? Dobra, pytanie w sumie. Dobra, na razie lecę tutaj. Tak, tutaj zabieram sobie żyćko. Okej, tu jest portal, tu jest portal. Wiadomo, co trzeba zrobić. Juhu! A, okej, dobra, i tutaj sobie mogę, widzę, puścić portal chyba tak, z góry po artefakt. No to w sumie to mogę zaliczyć od razu, przy okazji zajumać skrzynkę dla siebie. No, a to jakoś więcej było tych dusz. Dobra, tu jest spoko. A, tu się otworzyło przejście, dobra. Ale to no, po kolei, nie? Po kolei. Najpierw tutaj. To artefakt. Artefakt czempiona dodatkowo. O, i tu jest chronosfera. No dobra, to na razie portal tu proszę. No. A, niech zgadnę, to się pewnie będzie... I zaraz upadnie. No to tak, tutaj się normalnie utworzy portal i to wystarczy teraz po prostu obrócić. Aha, okej. Dobra, czy jestem w stanie wszystkie trzy zaznaczyć? Chyba jestem, ale jednocześnie nie będę w stanie tego... ta gwiazda nie trafi wszystkiego. Dobra, to tak. Najpierw chronosfera. Teraz tutaj. Tu i tu. Dobra, już powinno być spoko. Kurde, minimalnie mi zabrakło. W ogóle tam jakaś wajcha. Czy ta wajcha by mi umożliwiła otworzenie tego na stałe? No, w górę. Nie, okej. Okay. Nie na stałe, tak samo jakbym grzmotnął te dwa kryształki. Czyli tyle dobrego, że poszłem właściwym tym. Właściwym tokiem myślenia. Ta.
teraz co? Kolejna walka w windzie? Czy to już idziemy prosto do Azraela? Chwilowo spokój. Nagle jeb! Zaskakuje mi ten gruba starczą z sufitu, nie? Przyda mi się dziabnąć jakiś odłamek Ulgrima. No, głównie odłamek życia, nie? Ale... dobra. Czekamy, zobaczymy. Może finalnie nie będą mi potrzebne. Dobra, otwieramy. Dobra, jesteśmy w punkcie wyjścia. To już sytuacja jest dość prosta. Jeden portal. Drugi portal. No i teraz tego czekać na efekty. Czytaj, aż się to obróci na właściwe miejsce. Co to jest to w sumie to na ziemi? To jest jakaś pieczęć, której on nie może opuścić, czy jak? Patrzcie, on cały czas jest wewnątrz tego. Myślałem, że te trzy dziabłonki jakby już to usuną, ale... no, ewidentnie nie. No chyba, że w sumie to jest ta, że ta pieczęć działa tak długo, jak żyje Straga, nie? Wtedy miałby to jakiś sens. Ej, ale to taki to tak mi troszeczkę pachnie Władcą Pierścieni, nie? Słyszeliście, co powiedział Azrael o tym? Straga and the Tower are one. Tak samo jak Sauron. W sensie wygląda to tak, jakby niszczyciel związał los Stragi z wieżą. Tak samo jak Sauron związał swój los ze swoim pierścieniem władzy. O, tak. Ciekawe jest, czy to było inspirowane, czy tak. Przypadkowo na to się, wiecie, łączy z tym. No ja w sumie zobaczę, może łańcuch będzie przydatny bardziej. Czy dobra, nie wiem, inaczej. Na pewno gwiazdę już wymienię sobie na łaskę, bo raczej mi już nie będzie potrzebna. A łaska to zawsze jakieś szybkie ostrzały. A w sumie niech będzie żniwiarz. Oho, będzie boss. Ok, widzę, dwa panele też są, czyli Władca Pustki też się przyda. O, witam! Czas na zemstę! Ale to oczko dalej ma poharatane. Co?
Czemu? Czemu to się nie udało? Halo? No ej! O! Czemu to od razu nie... ten... No, znowu? Jak zrobić demona w konia? Ten portal. O! O, zabolało? Mam nadzieję. No weź, stary. Dobra, nie mam na nich czasu, niech się cierpienie z nimi upora. Au. To mi nie wyszło, delikatnie mówiąc. O, teraz okazja. No, jak tak patrzę, to chyba dość długo, żeby wbić ci ten mój mieczyk prosto w plecy, to mi się wydaje. Dobra, znowu dwa portale, proszę. Jeden. Okej, ten jest sprawny. Stary, znowu. I nauczyłeś się jeszcze? Dobra, a test, czy ja mogę zablokować ten jego cios? Nie mogę. No i to... jeśli do 3 razy sztuka, no to to już jest jego koniec. No także, sorry dziejaszku, ale to już twój koniec. No nieźle. No szybko poszło. No w drugie oczko. On zregenerował se. O kurwa! O! 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 Ej, nie sądziłem, że tak da się zrobić. Kurde, potworzył portal w środku łba. I poharatał mózg i czaszkę od środka. He came to me after his death, Abaddon, alive, and I wanted so much to believe. I was such a fool. Azrael, you saw Abaddon after he fell. Saw him? I brought him here to Eden. What treachery is this, Azrael? Eden doesn't exist. Not anymore. Ignorant sprite. I bore witness as the first ones were cast out and the garden fell to ruin. I could not let heaven's first gift and greatest weapon simply rot, or worse, fall to darkness. I hid it away. The tree of knowledge. Then Abaddon has been to the tree. You must draw upon its gifts now. If some way exists to stop the destroyer, the tree will show it to you. I never dared use it myself.
Perhaps if I had, things would have been different. And Abaddon, what of his gift? That was not for me to know. Each who comes before the tree receives a different gift. Some receive nothing. Others are driven mad by visions, or simply destroyed. No, I cannot say for certain. Come. Kamień życia za tego, za Stragę, miło. 2T. Okej. Jest skrzynka i to jest kolejna taka skrzynia. Ale w ogóle Eden, o i tutaj też widzicie? Zarys taki. Jakby nie wiem, to w krainie cieni. Czy Abaddon odda mi moją moc z krainy cieni, wchodzenia w nią? Abaddon, Boże, Azrael. There's no way across. There is. For those who are worthy, or those who can fly. Horsemen, you have fought against the darkness so long that it has marked you. Creatures of the light will sense it, as I have. In this place, you are worse than a demon. Conquer the shadow, then you may pass. Are you ready to face yourself in the light? Not all are prepared for what they see. The Mask of Shadows. Yes. You will see into the Shadow Realm for as long as you wear the mask. Fight well. Zmierzcie ze sobą jeszcze. Okej. Maska cieni. Ten artefakt obdarza wojnę zdolnością zaglądania do świata cieni i dostrzegania tego, co ukryte. Okej, ale mam takie pytanie. Skąd Azrael to wytrzasnął? Okej, za władcę pustki mi to się zmieniło, ale w sumie raczej nie będzie mi tu potrzebny. Okej. Zawalczmy. Sami ze sobą, zdaje się. Ej, ale on nie ma takiej samej zbroi jak ja. Co to za bullshit jest? O nie, Jezus Maria. Nie chciałem wykorzystywać od razu tego kryształu z gniewem. Au. Dobra, mamy się bawić, to się będziemy bawić. Elo. No, same ciężkie ciosy. A, trochę lekkich tych. O, ten też się zamienił! Aha, niewrażliwy. Spoko. A czy to ci coś zrobi? To tak, jak najbardziej. O! Hohoho! Nice! Wojna jest tylko jeden. Heaven's first gift awaits you. I will remain here with the Watcher. I'm not letting the horseman out of my sight. Where he goes, I go. Indeed. Go then, darkling. Make for the tree. You will never reach the other side. Hurry up. And don't forget who holds the leash. Obserwatorz też chyba przestraszył, mi się wydaje. Okej, okay, jest tu. Pogadamy. Dobra.
Azrael nic więcej do powiedzenia nie ma. Ta, jasne, masz baczenie, już mi. Dobra, to raczej nie ma sensu, żeby się zmarnowało, także zabieram to ze sobą. A tutaj skrzynka z duszami. Tak. Ale teraz fajnie, mogę po prostu na klik się przełączać między światem cieni i światem... Nie wiem, czy rzeczywistym to jest dobre określenie. No, normalnym światem. No, także elo, obserwator, ja już tu zostaję. Możesz mnie cmoknąć. Ale wiecie, ja się chcę rozejrzeć tutaj. W końcu to jest Eden. Czy coś tu jest ukryte? Tutaj nic. Też nic. Też nic. Też nic. O, tu jest skrzyneczka. Jak miłusio. Z duszami tylko, ale... O, ej! Tu jest przejście. Za wodospadem. Rogata skrzynka. Czy to jest to, o czym myślę? Tak jest! Ostatni fragment zbroi otchłani! Zbroja otchłani, ta legendarna, misternie wykonana zbroja, pozwala znieść w walce o wiele więcej obrażeń. Jak on zajebiście wygląda! Kurde, no nie zdejmij tej maski teraz, no. Jak on zajebiście wygląda! Ej, ale w sumie ta maska na siebie nie wkomponowuje w tą zbroję. Nice! Oj, maska jest ostatnim tym. Sprzętem, powiedzmy. Okej, no, ciągle to. Gdzie mogę więcej tych naczyń zgarnąć? Bo ewidentnie mogę jeszcze jakieś tutaj zdobyć. Okej, dobra, czyli tak. Tu było serce wybrańca. Tu jest zbroja otchłani. No, niewiele więcej mi to powie. I tutaj jeszcze coś mogę znaleźć. Odłamek gniewu, odłamek kamienia życia. Tu już po full. Okej. Dwa upgrade'y do znalezienia i dwa legendarne są też do znalezienia. Tutaj do spylenia. No ale myślę, że też sobie odpuszczę chyba te artefakty Legionu, zwłaszcza, że... No mówię, to jest z Epika. Na Epiku póki co nie ma jakichś osiągnięć czy trofeów do Darksiders, więc no, na razie nie będę sobie tego wyszukiwał. Zwłaszcza, że od dłuższego czasu o duszę akurat martwić się nie muszę. Bo brakuje mi jakiegoś sprintu, no. Powiecie, mogę iść tak? Mogę iść tak, nie? To jest dalej jakaś forma chodu. A przyspieszanie to jest zależne tylko od mojego daszowania. A tak coś czułem, że coś będzie pod mostem schowane. Odłamek gniewu. Jeden z czterech, które są mi potrzebne. Do kolejnego upgrade'u. Tutaj pusto, tutaj pusto, tutaj pusto. Czy jestem w stanie się jakoś tam wrócić? Mam nadzieję, że tak. A tu byłem przed chwilą. Tędy nie bardzo. Halo? A, dobra, czyli muszę zejść tutaj i... cofnąć się do początku z tych schodów. Ale szkoda, że wojna nie może, nie machać tymi skrzydłami i jedzie jakoś tak sobie przedłużać to szybowanie. Coś, no wiadomo, to nie jest ten, nie? To nie jest Batman Arkham. Czy w ogóle jakakolwiek seria z Batmanem, że jest to szybowanko, ale no mówię, jakieś chociażby, nie wiem, że w odpowiednim momencie wciśnij na przykład X, to wtedy machnij skrzydłami i możesz sobie przedłużyć to szybowanie. No wiadomo, te powietrze po prostu wybija cię wyżej, no ale na przykład... Nie wiem, lecisz, jesteś blisko, ale wiesz, że nie zdążę. No dobrze, pyk i jeszcze tylko coś klikniesz. Nie, machniesz tak lekko i lecisz jeszcze dłużej. O, o, dobra, kascenka, to się zamykam.
The storm is coming, Uriel. Soon, I will need you at my side. I would follow you into hell, my lord. They knew. How did they? The best laid plans, or so the humans used to say. You did this? You plotted and schemed to call us to this world. I simply took advantage of your initiative. No. I will consider this an offering, Abaddon. And you, my loyal servant, join me and take up the mantle of the Destroyer. No. Once the throne learns what you've done, you'll be cast down, dragged in chains before the council. You're already damned. So I offer you this choice. Would you serve in heaven or rule in hell? Now, return to Azrael. Persuade him to help us. Then, together, we will change the face of the universe. Abaddon must be punished. He bends the law to his will, laughs in the face of the council. What proof do we have? The seals are intact. No doubt the angel had help, but from whom? Until we know, we must wait. His act breeds open defiance. The council weakens. How long before we are overthrown? We cannot stop Abaddon, but there are others who might, if they had reason. We cannot sit before. Without proof, there is no justice, only murder. They will see no reason in this assassination. We will send one, for whom vengeance is reason enough. The blade is scattered. I guard the seventh seal. This world is ours. Heaven is ours. You had to know it was a one-way ticket. Co za szuje z tej rady? Od początku o wszystkim wiedzieli i nas i to oni nas pewnie wysłali i potem próbowali nas wrobić, żebyśmy odwalili za nich brudną robotę. No co za szuje? W ogóle widzę, wojna dostał kosę, znaczy kosą, no tym ostrzem, które posłużyło do strzaskania pieczęci. No, cofnij. No, jeszcze. O. Ulfej nie chyba wykuł, tak mi się wydaje. Co jeszcze było? Abaddon niszczycielem. Wow. Nie, autentycznie. Wow. Ja jestem w tym momencie zaszokowany. Dobra. Sorry. Biorę tego miecza, lecimy dalej. Ale czemu kasynki nie są z tą zbroją odkłani, no? Kojeść. Wróć do Azraela. Ja pierdzielę, ale naprawdę. Ja mam szczerą nadzieję, że będę mógł polecieć do tej rady i ją osobiście jako wojna zaszlachtować. Czy nie wiem, zniszczyć. Nie wiem, jak traktować te posągi. Czy one żyją, czy po prostu wystarczy zniszczyć posągi, żeby obalić radę? The Destroyer.
was betrayed. He is only a pawn in some greater game. You must bring in peace. Peace? Abaddon is the destroyer. I'm pretty sure peace is off the table. Did you find any There was a sword. One which broke the seals. The Armageddon Blade. But after the seals were broken, Abaddon ordered the blade destroyed on the very anvil of its creation. Horseman, I fear the blade is lost to us now. It will be made again. What else did you see? Abaddon guards the seventh seal. He plots with others to storm the White Gates. Uriel will lead the Hellguard against him and fail. What else did you see? I saw nothing else. I will open the gate to Eternus. Once it is closed, the garden and its secrets will be lost forever. When you are ready, I will begin. Nie no, zabrałem co chciałem, nie? Głównie oczywiście był to ostatni fragment zbroi od Chłani, która wygląda przekozacko. Tylko właśnie troszeczkę boli mnie to, że Kacteki są w tej domyślnej zbroi wojny. Ale dobra, mówi się trudno. Ale widzicie? Wojna nie powiedział wszystkiego. Wojna skłamał! Nie powiedział o wszystkim obserwatorowi. A on nie wyczuł tego. Czyli mimo iż włada jakąś tam magią, to da się go zwyczajnie okłamać. Okej, okay, no ale dobra. Wziąłem co chciałem. Wracamy. Chodź, żmijowa jama wersja Azraela. Aha, ten się teleportuje, a ja muszę iść z buta. No dzięki, stary. Dobra, lećmy dalej. Już prawie 50 minut na odcinek. Ulfane, he will help you. He must help you. Abaddon will have scattered the sword's remains, hidden them where none that walk in the light could find them. The Shadow Realm. Yes. Use the Mask of Shadows. Assemble the broken blade. Then return it to the Forge of the Black Hammer. When this is done, return to me. Perhaps I can serve you one last time before the end. Azrael, at any time you could have left me to my fate, dead in the tower, lost among the ashes of Eden. Why do you help me now? When this is over, the council will see that justice is done. I will kill Abaddon, and all who schemed with him. We all must answer for our sins, Horseman. When the hour of my judgment comes, I will embrace it. Whatever the light decides. Go, waste no more time on me. And tell Ulthane. He is the last hope of an old fool. The blade was scattered over this ruined world. Find the pieces. Forge them at the hand of the Black Hammer. Then return. Znać 7 fragmentów miecza Armagedonu. Okej, okay, widzę, że wszystkie są oznaczone. Tyle dobrego. Ale jak się tam chyba jeszcze przejdę po tych? Tam widzę, jest pierwszy kawałek od razu na starcie. Ale dobra. W tym momencie zakończę odcinek. Z wami widzę się w następnym. Natomiast
znaczy w następnym, w którym najpewniej skupię się głównie na tym, aby poszukać po pierwsze tych ostatnich upgrade'ów, o ile nie mogę ich wykupić w Ulgrima oczywiście, nie to menu. Tych dwóch ostatnich upgrade'ów, gdziekolwiek by nie były, oraz tych dwóch, gdzie wiem, że przed wejściem na prochowisko? Nie, jak to było? Na ofiarną drogę, tak się by nazywała ta lokacja. Tak? Muszę tak sprawdzić. A nie, tak, tak sobie nie sprawdzę. Nie, Boże, nie, na... Ofiarna? Czy... Kurde, no... Nie, no nie wiem teraz, no nie wiem. Nie pamiętam tej lokacji. No ta, co jest przed prochowiskiem, nie? I na tamtej lokacji jest taki, jest ten portal właśnie z chronosferą. Tam wydaje mi się może być coś schowane. Albo upgrade, albo na moje nieszczęście będzie to artefakt Legionu. Ale szczerze mam nadzieję, że będzie to jakiś upgrade'ik. No ale cóż, póki co, ja się z wami żegnam. Sprawdzę sobie, gdzie są te wszystkie upgrade'y i w kolejnym odcinku wam je pokażę. Czyli nie, pokażę wam miejsca, gdzie są one schowane. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!